Kozienicki Dom Kultury zakończył zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz Mai Kultys z Holendrów Kozienickich. W piątek 5 listopada Maja wraz z mamą odebrały ostatnią partię plastikowych korków. Środki z ich sprzedaży przeznaczone będą na rehabilitację dziewczynki i jak przyznaje mama Mai, to naprawdę duże wsparcie. To jest tak grosz do grosza, korek do koreczka i Maja może nawet korzystać czasami 2 i 3 miesiące z rehabilitacji za te pieniążki. To wcale nie są takie małe, także bardzo, bardzo dziękujemy zawsze Kozieniczanom za tą zbiórkę i polecamy się na przyszłość. Maju, ja wiem, wyrywasz się tutaj, chciałabyś coś powiedzieć. Ty też byś chciała od siebie podziękować za te korki? Tak, bardzo. One są przydatne dla ciebie, dzięki nim możesz rehabilitować nóżkę, tak? A najbardziej mi się to podoba, że jest ich tak dużo. I nie wiem w ogóle, skąd wy je bierzecie tak dużo. Ale fajnie, że aż tyle, prawda? Mhm, bardzo. Jak widać, akcja ta przynosi wiele korzyści. Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci trwa dalej. Od 1 listopada KDK rozpoczął zbiórkę korków dla Oliwiera Popisa z Kozienic, który urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową i innymi wadami współistniejącymi. Chłopiec porusza się na wózku inwalidzkim. Jego stan zdrowia wymaga wielu skomplikowanych zabiegów, ciągłej rehabilitacji, licznych konsultacji lekarskich. Zbiórka korków dla Oliwiera prowadzona będzie do końca stycznia przyszłego roku. Nakrętki wrzucać można do specjalnego pojemnika, gramofonu, umieszczonego przed budynkiem CKA. Większą ilość korków można dostarczać bezpośrednio do centrum, umawiając się na ich odbiór telefonicznie pod numerem 48 611 0750 lub 731 877 337.